5, 4, 3, 2, 1, odpalamy! Wielkim odliczaniem i wspólnym włączeniem światełek prezydent Ostrowca zainaugurował okres przedświąteczny na rynku. Drogie panie, szanowni panowie, a przede wszystkim dzieci. Jestem pod wrażeniem, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj na ostrowieckim rynku, który ożył. Myślę, że brawo dla wszystkich. Mikołajki na rynku to kolejna z inicjatyw, która ma na celu ożywienie najważniejszego placu w mieście oraz uczynienie z niego miejsca spotkań wszystkich mieszkańców. To jest pomysł, który zakiełkował w głowie parę lat temu. Dzisiaj mam okazję jako prezydent miasta urzeczywistnić go. Widzimy piękną choinkę, piękna dekoracja, a przede wszystkim tłumy naszych mieszkańców na rynku. Rynek ożył i to świadczy o tym, że warto dla naszych mieszkańców, dla tych dzieci, dla ich rodziców takie akcje przeprowadzać. Jedną z atrakcji imprezy był kiermasz, który pozostanie na rynku przez cały okres świąteczny. Na straganach znaleźć można porcelanę, swojskie wędliny i chleb, miód czy stroiki oraz ozdoby wykonywane z najróżniejszych materiałów. Począwszy od naturalnych produktów, czy typu szyszka, typu skorupki nawet z orzeszków, kora, poprzez właśnie już zakupywane półprodukty i zrobione w jedną całość piękny stroik lub choinka. Handlujący przyznają, że stragany w popularnych budkach, które stanęły na rynku, już cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Ostrowca. Bardzo duże, handlowaliśmy tak, że nie mieliśmy nawet chwili na kawę, aby się napić. Zarówno wczoraj, tak jak i dzisiaj. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Sami mieszkańcy miasta wydają się być bardzo zadowoleni z atrakcji, jakie w tym roku czekają na rynku. Kiermasz spotkał się z uznaniem Ostrowczan. Uwadze nie mogła również umknąć wielka choinka. Piękne stroiki są, bardzo ładne ozdoby świąteczne. Dużo wyrobów. I idziemy dalej oglądać. Jestem pod dużym wrażeniem, zwłaszcza, że jest dużo atrakcji dla dzieci. No właśnie, a kiermasz bożonarodzeniowy? No też widziałam, fantastyczne bombki. Widziałam, że trzeba dużo pracy włożyć w to, bo to są niektóre bombeczki takie wykonane ręcznie, prawda? Prawda. A czy inne duże miasta, Warszawa, Kraków, Nowy Jork mają swoje choinki w tym roku? Po raz pierwszy Ostrowiec też ma. Jak ta choinka się pani podoba? No myślę, że jest fantastyczna, jest piękna, po prostu jest piękna. Bardzo mi się podoba, bo do tej pory tak nie było, a teraz jest przepiękna choinka, bardzo. Jestem pod wielkim wrażeniem i olbrzymi plus dla pana prezydenta, olbrzymi. Świątecznymi światełkami przystrojono nie tylko rynek, ale również inne główne ulice miasta. Iluminacja, która wcześniej stała na rynku, teraz ma swoje miejsce na rondzie przy Zespole Szkół nr 3, ale to nie koniec dekoracji. Jeszcze do przyszłego tygodnia będziemy uzupełniać nasze ulice dekoracjami świątecznymi. To taki element rozpoczęcia świąt, okresu dla nas Polaków w naszej tradycji chrześcijańskiej bardzo ważnego. Miejskie Mikołajki swoją obecnością uświetnili szczudlarze w strojach reniferów i elfy. Były atrakcje dla dzieci takie jak teatr czy konkursy z nagrodami. Nie mogło także zabraknąć Mikołajów, którzy niewątpliwie byli bohaterami tego dnia. Już tyle rozdałem prezentów, że już wycieram pot z czoła i taki cały czas zmęczony jestem, ale takie moje zadanie, muszę to robić co roku. To nie koniec wydarzeń na rynku w 2015 roku. Tradycyjnie już 23 grudnia odbędzie się tu także miejska Wigilia. Dobre tradycje, dobre wzorce należy kontynuować i Wigilia jest takim dobrym wzorcem, dobrą tradycją. Jestem już po uzgodnieniach z księdzem dziekanem Sarwą. Mamy gościć w Ostrowcu Świętokrzyskim biskupa Nitkiewicza i to w okresie przedświątecznym taka uroczysta Wigilia na naszym rynku będzie miała miejsce. Drugą imprezą, która odbędzie się jeszcze w tym roku, ma być Sylwester. Gwiazdą wieczoru w ostatni dzień 2015 będzie Don Wasyl.